Drodzy, nie wiem jak wy, ale ja jestem ostatnio bardzo zmęczony. W ostatnim czasie w moim życiu nagromadziło się bardzo dużo trudnych spraw, które sprawiły, że coraz tęskniej patrzę w to piękne słońce, które zwiastuje wakacje i czas urlopowy. Wielu z nas planuje już wspólne podróże, urlopy, wyprawy. Wszystko po to, by chwilę odpocząć, by później znowu z nową energią ruszyć do zadań, do dzieła. Tekst biblijny, który ma być odczytywany i rozważany w najbliższą niedzielę, zapisany jest w Ewangelii Mateusza. Bardzo serdecznie zapraszam do jego wysłuchania. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten tekst, od razu miałem jedno skojarzenie. Jesteśmy często bardzo zmęczeni i potrzebujemy ukojenia. I właśnie Jezus zaprasza nas do siebie. Mówi: chodź do mnie, usiądź przy mnie, porozmawiajmy, powiedz mi, co cię trapi. Dam ci ukojenie. Ale drodzy, kiedy dalej czytałem ten tekst, kiedy trochę bardziej wgłębiłem się w jego sedno, myślę, że Pan Jezus mówił do tych, którzy uwierzyli bardzo mocno w wyższość prawa nad miłością. A więc mówił do faryzeuszy uczonych w piśmie, choć dzisiaj chciałoby się zadać pytanie każdemu z nas, czy nie jesteśmy właśnie trochę tacy jak uczeni w piśmie i faryzeusze, czy nie przedkładamy wyżej naszej pobożności czy kościelności nad relacje z żywym Bogiem, z Chrystusem. Chciałbym, żebyśmy w najbliższą niedzielę zastanowili się podczas nabożeństwa, czy rzeczywiście przychodzimy do Chrystusa i jakie jarzmo i jakie brzemię wkładamy na siebie, czy jest to brzemię lekkie i miłe Chrystusowe jarzmo, czy wkładamy na siebie ograniczenia, które wbrew pozorom nie tylko dotyczyły tych, którzy żyli kiedyś, którzy kultywowali określoną religijność, ale także dzisiaj nas samych. Czy czasem za bardzo w naszej pobożności i religijności nie zapętliliśmy się i nie postawiliśmy też wyżej tego wszystkiego nad relacje z Chrystusem? Zapraszam najbliższą niedzielę do kościołów.